Witam wszystkich w dzisiejszym odcineczku. Nagram Wam nowy update, który wszedł 2 dni temu. Nie miałem po prostu czasu go nagrać. A więc tak, dodali sławną dalszą część. No nie całą, ale dodali większość. Dodali Poloneza i Volkswagena Tiguana. No i może się teleportować po prostu tym przyciskiem tutaj, którego zaprezentuję zaraz. No, najpierw zespałnię Poloneza. No i widzimy się, jak Polonez będzie już stał na kołach. No i Wam wtedy go pokażę. Także widzimy się po cięciu. A więc ja już jestem, Polonez tutaj widzicie tutaj. No i jak bardzo ładnie, nawet oznaczyli postarali tutaj. Podobne. Tutaj jest ładnie odpadę się. Ale ładnie świecą. Tutaj widzicie z przodu. Gatsza. Z tyłu, też jest. No i Polonez jest według mnie bardzo dobrze wzorowany. Jest w miarę szybki. Kosztuje nas tylko 10 tysięcy. Przepraszam, aż. Tylko 10 tysięcy, także no opłaca się, jak kogoś na niego stać. No i to tyle o Polonezie. Środka tutaj nie mam na razie. Ale jest bardzo fajny, jest w miarę szybki, także ja go polecam. No i widzimy się po krótkim cięciu. Idę po drugi samochód i będziemy się zaraz widzieć. Ja już jestem widzowie. I tutaj przed Wami stoi Volkswagen Tiguan, który dodali w tym update'cie. Jest on bardzo dobrze odwzorowany. Tutaj nie wiem czy widać, ale tak jakby ten lakier się troszkę mienił, taki metalik jakby. Światła stopu bardzo ładnie odwzorowane. Kierunkowskazy też z przodu. No i światła z przodu. Z tyłu też bardzo ładnie świecą. Tutaj świeci w głowę światła. Troszkę się ścięło, ale one działają. No i tak wygląda ogólnie Tiguan. W środku bardzo nawet wygląda. Środek ma, jak widzicie, szyberda. Kierownica, no i tutaj wstawki, wszystko ładnie działa. No i to tyle od Tiguana. No i widzimy się po krótkim cięciu. Pokażę Wam teraz zmianę, którą też się zmieniła. No i widzimy się po cięciu. A więc ja już jestem, stoję pod Intermarché, no i już to zmieniło. Teksturka po prostu tutaj tego sławna, znaczy tego sławni, tego bardziej realistyczne, no taką blachę jakby. No i logo jeszcze to czyste. No i to na Intermarché to jest taka zmiana tylko. No i jedziemy do kolejnej zmiany. No i widzimy się oczywiście po cięciu. No i ja już jestem po krótkim cięciu. Kolejną zmianą powróciły po prostu ceny paliw na każdej stacji paliw, w każdej miejscowości. No i po prostu ceny są nawet w miarę realne, no bo tak to wygląda teraz. No i to na tyle. No i teraz już po prostu jedziemy sobie do Sławna. Nie będziemy robić cięć, bo nie ma teraz sensu. Więc sobie jedziemy tutaj, widzicie, już mamy, nie mamy blokady. Tutaj mamy rzekę Morz Pszenica, tu mamy ta rzeka płynie właśnie. Mamy aptekę, tutaj no różne takie budyneczki. Pojedziemy tutaj tędy, może to jest taka bardzo ładna uliczka. Ruch zwalniający. Bardzo ładnie tutaj wygląda teraz Sławno. Także bardzo to fajnie wygląda. Nawet taki dom taki. No. Tam nie ma przejazdu, tam taki kawałek jest tylko. No i tutaj mamy. No tutaj mamy, widzicie, tutaj mamy jakby. Tutaj mamy bank, tu mamy taką sygnalizację świetną. No tutaj mamy burmistrza siedzibę. Mamy bloki. No i różne budynki, tu mamy chyba świeże wypieki, coś takie jak żabka czy coś. Tutaj mamy garaż, no bardzo dużo tutaj rzeczy. O, tu mamy przedszkole, to jest publiczne. Tu mamy sklep z zachówkami, jak widzicie tutaj. Jedziemy sobie tutaj. Tu jest cmentarz, można wejść na niego chyba. Tak. Cześć i chwała bohaterom. Tak. No i tutaj mamy po prostu cmentarz właśnie. Więc idziemy sobie. O, brama jest już
przejezdna. Tu mamy jakby taki parking. No i sobie na nim nawrócimy. Pojedziemy sobie w lewo. Tutaj mamy rzekę Jeprza. Właśnie tutaj na prawo i na lewo płynie pod ulicą. Mamy dziury na drodze, też fajnie to wygląda. No i tutaj mamy dużo domów, bardzo dużo towarzyszy. Przejazd kolejowy. Tutaj mamy autoserwis włoscy. O, i autoklima, że można nabijać klimatyzację. O, tutaj mamy dom. I tutaj będzie magazyn, tak samo jak sławnie jest, tylko że można naczepy brać dla tirów. Tu są zakłady drzwi, drewne, przepraszam, poldan. Wchodzą te drzwi, widzicie? Dużo fajnych takich smaczków jest teraz właśnie na tych budynkach. No i kolejną rzeczą, która tutaj jest, mamy tak, że wyjechaliśmy z miasta. Tu jest stacja paliw Oktan. Ona tak ładnie wygląda. Mamy parking dla tirów. No i objedziemy sobie to tutaj. Ceny też są, widzicie, na stacji paliw. O, tutaj mamy miasto monitorowane. Pisze, tam pisze osiedle Słupskie, to jest osiedle Słupskie się nazywa. Dużo znaków jest takich. Tutaj pisze, o, właśnie się zrobiła mgła. Tutaj pisze, tu są znaki, no. No i tutaj już jest znak do tego, tam dosłowna. Tutaj po prostu do tego dla tirów, no i jedziemy sobie. Zaczynamy wjeżdżać na właśnie na obwodnicę. Widzicie, tu już, no, tu jest las jakby obok taki. Bardzo obwodnica fajnie wygląda. To są takie zjazdy, że można sobie przystanąć nawet na nim. Tu jest domek obok swój. No i tutaj mamy znak, że w prawo jest centrum Sławna. No i pojedziemy sobie nawet do tego centrum. Mamy sygnalizację świetną, akurat mam zielone. No i pojedziemy sobie, przepraszam, może tu sobie staniemy, albo po prostu gdzieś sobie, no widzimy się po prostu po krótkim cięciu, bo chcę wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz, którą teraz dodali. No i ja już jestem i pokażę wam kolejną rzecz. Tutaj, jak widzicie, mamy taki, już dawno pewnie widzicie taką ikonkę. Jak sobie na nią naciśniemy, to jest teleporter. Nie musimy się resetować po prostu. Tylko sobie naciśniemy, no i się na przykład możemy zlepnąć. No ja jestem teraz Sławnie, możemy mieć też znak trackera. No ja się na przykład teraz zlepnę na Darłowo, żeby pokazać, jak to działa. Widzicie? No i właśnie, jesteśmy już w Darłowie. No i to na tyle z tych zmian. Driving. Dzisiaj o 19 będzie event, na po prostu, no event, autostradowy właśnie. Tam będzie można chyba dojechać do Słowina, czy coś. Po prostu będzie event autostrada, nie chcę wam źle powiedzieć. No i to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, Matizek Roblox. No i